Aaaa, nie wiedziałeś, która noga. Ale ci strzelił od ciebie. Pan Łusek. Dobrze. W kolano trafiłem. Nie, tu trochę. Wiem. Ja pierdolę. Ja z nim nie mogę grać. Ja pierdolę. Patrzeć na niego to aż kurwa przykro mi. Gdzie on śpiewa na dół? Było. Na początku było tylko. Idę się wyjrzeć. O kurwa macie. Jaki kurwa. Aż ci tak, aż bieszak też. O, aż, o kurwa, jaki zasięg. O, działaj. O kurwa. Dalej sikać. O, Auma Badge Young. Diego Silva ma 60 tempo, to jest wolny. A ten, Rodriguez. Ten SO na 86. No. Rodriguez ma chyba 50 parę tempo. Tak. Ole! Wodospad. Wyjebałem. Dobrze. Wiesz, jaki już dzień dziś mamy? No. Jaki? Piąty. 13. No wiem. Ci mówiłem. Ja pierdolę. Nie martw się. Mam złe przeczucie, że po mnie przyjadą już. Tak. Czemu? Bo ja, zawsze, tak. Bo ja zawsze mam pełen w 13 piątek. No kurwa, no ale bez przesady. Ale chujowo jakby w piątek przyjechał. Co? No. Leżysz kurwo. Prowadzimy? No nie no, leży. Aha. Wcześniej czy później też po mnie przyjadą, nie? No to ja wiem. Kurwa. Przegrywamy. Aha. No. Afterparty ze swoim przebojem to były piękne dni, zaledwie drugi. O! Co? Ty tej piosenki nie lubisz, ale ja lubię. Którą? To były piękne dni, po prostu piękne dni. A czemu nie lubię? Nie wiem. Aha. Mi się ścicią. Skąd wiesz, że nie lubię? Afterparty. Co? Skąd wiesz, że nie lubię? Pomówię dzisiaj. Pan Man. Jego? Aha. Co? Jakiś kalendarz. No mówiłeś. Bo mi się już. Chyba ci kurwa styki nie działa. W ogóle z Polakiem gramy. Wrąckowiak. No to u mnie. Co z tym dźwiękiem mają mnie tak? Kto? Ja nie wiem. Tak właśnie ważymy piwo w otwartych gadziach z namysłowie. Na
Piłem te piwo, takie sobie. Mhm. Masz lecz. Kurwa, paluszki poczułem. Ojojoj. Jolek. O chuj. Aha. Nie było, wyleciała. A głupa Bejan. Jak byłem na pielgrzymce rowerowej w 2011, to właśnie w kościele Eleni śpiewała. Mhm. Dziura. O, kurwa. Nie było faulu? No to wychodzi, że nie. Oho! Jak to przeszło? Nie wiem, jak przeszło. Wszystko na granicy. Ryzyka. Co ty, jakiego ryzyka? Boję się cokolwiek ci sugerować, no, bo za każdym razem nie zbywasz. Kurwa, nie dam. Dobra, na tobą pójdę jak na bardzo. Ujciupudziu! To było... Aha! Już to i on wybił. Nie? Filip, nie. No. Na boso. Jaki to spokój, jaka to cisza. Strasznie bo. Byłem przekrakał. Jeszcze nie ten. Jeszcze nie, on się sam zamota ze sobą. Tak. Spory. Ha! Plep. Nie uciekaj. Plup. Plup. Kurwa tu! Fatalny ty! Dobra, jeszcze raz. Jaki kurwa fatalny. Następny. Aha. Co mnie faul? O ty. To było śmieszne? Nie. Co się tam klika się? Gówno w dupie. Przywilej dla mnie był przecież. Wiem, widzę. Myślałem, że dla niego, ale był tam. Moje. Zapierdalaj! Nie tu kurwa! Nie pierdolę im! Jak oni kurwa... O, ale to jest potężnie! Chujo. Czym ci jej robi? Nic się nie dzieje. Mam cię. Aha! Wiedziałem, że będzie 3-1, nie chciałem nic. Nie gram, to nie. Znowu la gazeta Telesport. Złe. Znowuż kurwa 3-1, serio. Weźmy mnie w kurwę. Lej, straj. Ten znowu zaczyna. Tańcz. Nie. Warta Poznań. Mariolana, tańcz, tańcz. Mam z nią zdjęcie. Jak była w Berlinku, wtedy na niej Berlinka. Co ja wtedy w pracy byłem.
na ekonomiku. No bo sostry. Oni mówią, że jak będziemy już w normalności żyć i będą dni Badlinka, to mówią, że już na ekonomiku nie będzie. Potem nauka jazdy jest, ale w umowie mają, że ten. W umowie mają, że nauka jazdy udostępni plac na dni Badlinka. Ten płot, co masz tam przy tym. Przy tym. Jak to? Tam gdzie. Kurwa, te biało-czerwone, te pachołek, co tam jest. Parkingowy, to oni to usuną. Kurwa, przez chwilę nie grał typ. Te obcasy im przeszkadzają, że zdejmują buty i tańczą na boso. I to było inspiracją do napisania tej piosenki. Ty sama lubisz tańczyć na boso? Zdecydowanie tak. Kiedyś też było na pewnej imprezie, bardzo hucznej. Zawsze się dziwiłam, dlaczego ci kurwo nie zostają w tych obcasach. Przecież to jest takie eleganckie. No niestety, kiedy minęła pewna godzina, zdjęłam te swoje obcasy i też tańczyłam na boso. Ostatnio byłeś ubrany na luzie, a dzisiaj tak elegancko, ale z tamtym pomysłem. W pewnym wieku przychodzi właśnie taki pomysł do głowy, żeby się wystylizować elegancko. To jest jedna z stylizacji właśnie w klipie, ta poważniejsza. Trochę urwałeś się z filharmonii. Na chwileczkę, tylko tak do prologu tak naprawdę. Natomiast bardzo ciekawy pomysł. Nie bo. To ty wpadłeś też na ten pomysł, bo większość... Kurwa, proszę nie wyjść. ...na twoim papierze. Dobrze, mamy. W tej głowie powstają właśnie takie pomysły. Tak, scenariusz jest mojego autorstwa. Kurwo! Szmato! W realizacji zdjęć. Dlaczego akurat taki? Dobrze, deko. Do tej piosenki pasuje akurat taka... O, beko. Gryzem. Zjebał się. O! Dobrze, że parę... Latającym kolanem. Dobrze, że parę razy klikłem. No. Kolem jest się z góry. Niech zostawi powtórkę, będzie zajebiście. Puknąłem. Nerwy włożyłem. Dziewczyny, a również panowie, jeżeli będziecie długo tańczyć, nie zastanawiajcie się ani... Graj, może wygrać. Zajmujcie. Wiem. G3-3. Na boso. Dobrze, że nie G5. Marcinie, zobaczmy się teraz taką wyliczankę. No! Może być czarne. Okay, Czerwcą. Kawa? O, oczywiście. Nie mogę z niego. Dobra, ty, D11. D3-3. Noc i obstrany kot. Dzięki. A, milimetry. Jak się czai. Dobra, graj, może wygrać. Ja pierdolę z nim grać już. Mbappé, od się pizden machen. Mbappé. Wkurwił się typ. Nie dziwię mu się. Czarno jak składy innych drużyn. O Jezu, jak zjebałem. Uuu, i... ma. Ale już boję. To lecio. Dobrze. Czurno. Go. Teraz to się wkurwa. Na pewno wiem. Tyle. Z 1-3 na 4-3. Czarne jak te oczy. Bondarczyk. Czarne twoje oczy, czerwone. W
ten Lunin, ten bramkarz to w ogóle jest rezerwowym Realu Madryt, w którym jeszcze ani jednego meczu nie zagrał w Realu. No już nie zagrał. Chyba tak. No, ci się to... Ale te piątek, jaki te jaja ze stali miał, nie? No. Ale Zieliński też ładnie jak się zostawił i mu ten... Dużo odegrał, o kurwa, nie strzelał. No. No niektórzy to by, wiesz, widzieli bramkarz koło siebie, to od razu by chcieli, nie? Ale bramkarz nie wiedział, co ma robić w ogóle. No, nie wiesz, mu się... Kaczurna. O ja żabal. To będzie niezły bal. Co? No on tak szybko. Wow. On się przypomniał ten. Wow. O kurwa. Ten ty wymiatał, nie? Wow. O, że mi strzelił. Dobra, pomiro śmieszyło. Ja pierdolę. Adamek. Traorek. Wow. Wow. Ale jeszcze ja pierdolę. Jak on tak siedział napierdolony, ty w ogóle, ty. I tak siedział. I taki zdziwiony. Wow. Tak poważnie, tak. Szkoda, że tak. Szkoda, że tego nie było nagrywane. No kur... Nie tylko jako artystka, ale wow, też jako prowadząca poradziła sobie Magda Narodza z zespołu Pięknie Młody. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jeszcze niedawno dbała o nasze uśmiechy jako higienistka dentystyczna. Jej muzyka sprawia, że się uśmiechamy. Na pewno piękna, na pewno młoda i na pewno uśmiechnięta Magda Narodza. Łap. Dobrze. Cześć Kowalnica, dobry wieczór Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj... Jak się debiutuję w roli prowadzącej, także mam nadzieję, że wybaczycie mi ewentualne pomyłki bądź potyczki tutaj na scenie, a nie ukrywam, że mogą się takie pojawić, ale wierzę w to, że razem to... To kogo? Samemu sobie. Ja jeszcze rok temu oglądałam ten festiwal w telewizji. Naprawdę bardzo chciałam stanąć kiedyś na tej scenie i zobaczcie, marzenia się spełniają. Jestem tutaj dzisiaj z Wami, ale my spełniamy dzisiaj marzenia również Wasze. Dlatego specjalnie dla Was ściągnęliśmy tutaj, na naszą scenę, największych artystów muzyki disco polo, którzy po prostu mają milionową powinien być oglądność. Gol. Jest. Jest. Cała miękka. Skoro planer, to orsić. Musi być też planer u nas, czyli jest to... Orjesić? Jesić! Ona, ona w ciąży podobno jest. Tak, widać. O, gleba była. Ale idzie MJPek-iem. MJPek! O kurwa, na czerwono mi idziesz. Dobra. Stopnie, które po prostu nas przerażały już na początku. Pomagałeś mu, żeby szybciej dowiedzieć, kurwa. Jako roli prowadzącej pierwszy raz miał. Wow. Przytruźny. Wiem, no ubramkarz. No widzę. Jest tutaj sama myśl, że... Strzelaj! O chuj. Zawahać. Musisz pamiętać. Nie wpadnie. Mniej więcej chociażby to powiedzieć. Będzie cebo. O chuj, ale kontra poszła. Nie? Bramkarz asysta. Dam mu rzut rożny, ciekawe czy znowu przy mnie będzie. No chyba nie. Byś tu nie miał ramiona, była tylko twoja. Nie, nie ma. Nie ma. Ale strzelaj. Dalej strzelaj. No, wanko. Potężny mecz był. Pamiętasz taki festiwal, szczególnie w całej pamięci? Ty przegrałeś pierwszą połowę 3-1?
A ja wygrałem 4-1. Więc wszędzie było bardzo, więc stwierdziłem, że będę mój szpilek.